Mój kolega poprosił mnie o gęstwę. Jak przygotować gęstwę do transportu, na przykład środkami miejskiej komunikacji? Taką gęstwę, którą zlewacie z fermentora. Ja kiedyś pokażę, jak odzyskuję taką gęstwę. W tym razie ona jest. I teraz tak, musimy przyszykować słoik. Ja już mam tutaj wymyty słoik. Środkami czystości po prostu płynę do mycia naczyń. On już jest, to jest pojemność chyba litra. Ja ten słoik w tej chwili pomuszę. Chodzi o to, że to co ma kontakt z drożdżami musi być naprawdę nie tylko czyste, ale i sterylne. Wobec tego oksy, czyli nadwęglan sodu. Starczy taka łyżeczka do słoika litrowego. Zalewam to wodą, ciepłą wodą. Pamiętajcie, to wszystko musi być naprawdę sterylne. Będę powtarzał do usranej śmierci. Inaczej skażecie. No tak, dokonacie, jakby to mówiąc, skażenia. Pokrywka, dekielek. To musi być wszystko wymyte. I. No to jest ten minus, dużo roboty jest przy drożdżach. Aczkolwiek, no tutaj, czy suche, czy mokre, to nie ma znaczenia w tym momencie, tak? Równie dobrze gęstwę z US05 można tak przygotowywać i z niej korzystać. Nie ma żadnego problemu. Sypię tutaj nawet na zakrętkę nadwęglanu sodu. Dlaczego nadwęglan sodu? Bo jest w miarę tani. I tyle. Mniej jakby jest dla mnie... Zalewam to ciepłą wodą również nakrętkę. Niech tu wszystko się sterylizuje. Dlaczego nie pirosiarczyn sodu na przykład? Dlatego, że pirosiarczyn sodu jest bardzo agresywny i nieraz zdarzało mi się zachłysnąć tym wszystkim. I wierzcie mi, to nie jest przyjemne. To nie jest przyjemne. Jak wygląda gęstwa? Ja tu mam kilka przygotowanych, ale mój kolega chce gęstwę z drożdży Wellista, czyli takich. To jest gęstwa drożdżowa 3060. Gęstwa, drożdże 3068 Weinert Stefan. Ona wygląda wyjęta z lodówki w ten sposób, że mamy tutaj wytrąconą rzeczkę, mamy warstwę świeżych drożdży. To jest ten jasny pasek. Sorry za wygląd słoika, ale no to jest na roboczo kręcony klip. I mamy drożdże niekoniecznie nam potrzebne, aczkolwiek w miarę czyste. Będziemy to przemywać. To, czyli to zlewamy. To jest na 100%. Drożdże są do użycia w mieszadle magnetycznym i one by na 100% starczyły, bo jest tutaj więcej niż 11 gram. Kiedy robimy starter. No ale tutaj jeszcze wykorzystamy no może nawet i połowę tego tutaj, co tutaj się znajduje. Tutaj nie widać jakichś wielkich odrobin chmielu. Otwieramy to. Jeżeli będzie waliło kwasem, dalej kończę pracę. Nie wali kwasem, ma całkiem przyjemny chlebowo, słodowo, bananowy aromat. Więc gęstwa jest ok. Ona ma już ponad tydzień. Będziemy ją w takim razie przygotowywać do podzielenia się z kolegą lub koleżanką. Dobra, słoik jest już wysterylizowany, więc ja go w tej chwili będę jeszcze czyścił, a na koniec potraktuję go desprayem. Łączymy się ponownie, mamy taką sytuację. Mamy gęstwę z drożdży Weist. Mamy drożdże. Zawsze mam pudełko bądź opakowanie, żeby się nie pomylić. Mamy czyściutki, wysterylizowany słoik wielkości litra. On jest trochę za duży, ale no mniejszych nie mam. Na przyjęcie jest gotowy gęstwy. W tym momencie grzeje mi się woda w czajniku. Pozwolę jej się zagotować i wypełnię ten słoik cały gorącą wodą. Zobaczcie, ile jest mycia. Mycie płynem. Sterylizacja nadwęglanem sodu. Nadwęglanem sodu i wypełnienie go gorącą wodą.
tym momencie będę prawie pewny, że bakterie są zlikwidowane. No może jakieś przetrwalniki przeżyją, no ale to jest dom, to nie jest browar. Czyli moim zdaniem wyeliminowałem większość skażeń, które by były, gdybym wlał tą gęstwę tak sobie, tak? Mam tu jeszcze death spray. Dla pewności jeden psik. Zamykam ten słoik i on w tej chwili jest gotowy na to, żebym zalał gorącą go wodą. Pozwolę ostygnąć tej wodzie i zleję pół tego słoika do zlewu. A w drugiej połowie, czyli to co zostanie, do tej wody dodam tą gęstwę. Jeszcze jeden taki myk wam pokażę, jak ocenić, czy gęstwa jest dobra, czy nie. Bo jeżeli nie jest dobra, to nie silmy się na przygotowywanie, tym gorzej darowanie jej komuś, kto spędzi cały dzień na zacieraniu, a potem zada piwo skażoną gęstwą. Stracicie przyjaciela, stracicie kolegę. Nie ma sensu, nie, kocie? Kot też mówi, że tak, tak. Jest jeszcze jeden myk, oprócz tego, że wąchamy tą gęstwę i ona nas nie odrzuca. Co robimy? Bierzemy szklaneczkę do wina i zlewamy tą gęstwę do tej szklaneczki. A tak w ogóle całość zlewamy. Całość zlewamy, nie bójmy się tego. Oczywiście, o, proszę, zdaliśmy wszystko. Zamykam ten słoik z gęstwą. A to, co z tym robię? Próbuję. Jeżeli będzie kwaśne, odrzucające, jeżeli będzie siarkowodór na poziomie... Oj, to nie było profesjonalne. Siarkowodór na poziomie naprawdę za dużym, to nas odrzuci. I taką gęstwę po prostu wylejmy. To znaczy, że gdzieś w którymś momencie popełniliśmy błąd. Wobec tego cheers. Jest ok. Jest, a nie patrzyłem wam w oczy, więc jeszcze raz. Kurczę, powiem wam, że jest dobre. Zapodaję trochę żytem. Dlatego, że te drąże pracowały w pierwszej swoim pokoleniu w piwie żytnim Roggenbierze, o, woda mi się gotuje, w Roggenbierze. Natomiast w drugim swoim życiu pracowały w Dunkelweizenie. Tak trochę na odwrót. Najpierw powinny w Dunkelweizenie, potem w żytnim, a w ogóle najpierw to w piwie pszenicznym powinny. Także można spokojnie jedne drożdże użyć trzy razy i zobaczcie, jak się koszt inaczej rozkłada, a macie każde piwo na płynnych drożdżach. Tylko trzeba zachować sterylność. Woda się zagotowała. Ja pozwolicie, że sobie jeszcze łyknę, bo dobre. Nie zbliżyłem od tego. To po prostu jest brzeczka, tak? Na dole wkładają się drożdże i piwko. Bierzemy wodę, a właściwie czajnik z wodą, gorącą, i zalewamy. Mam nadzieję, że mi nie pęknie słoik. Pęknie. No bo właśnie ten słoik był trzymany... Ale fake. Ten słoik był trzymany w lodówce. Nie pomyślałem o tym. Ajajajajaj. Pęk kompletnie, także za chwilę będzie totalna awaria i rozlanie. Ale... Dobra. Przygotuję drugi słoik. Widzicie, dwa łyki, kurczę, człowiek się już upił. Dobra, czyli taką samą metodą przygotowuję drugi słoiczek. Z tego słoika zostały nam dwie części, czyli podstawka, którą można patrzeć na zaćmienie słońca. No i nie wiem. Nie wiem co. W każdym razie tego już nie ma. No,
To jest dobre też ostrzeżenie dla Was, ja tego nie wytnę oczywiście, no żeby brać uwagę też na to. Widzicie, ja nie wziąłem pod uwagę tego, że słoik wyjąłem z lodówki, no i szkło w sumie, kurczę, ono nie jest tak naprawdę ciepłe, ani zimne bardzo mocno. Jestem trochę zdziwiony, że on pękł, no i niezadowolony. Bierzemy drugi. Numer dwa. Znowu czajnik z gorącą wodą. Znowu słoik. Tym razem ze szkła solidnego. No jest to szkło, które... O, gorące się robi. O kurwa, ale z kolei gwint nie przybył. Jak nie urok. Także musi trzymać. Najśmieszniejsze to jest to, że to jest dekielek od tego słoika, który nie chce się zakręcić. No. Jak widzicie, jest trochę zachodu. Ale też tylko w tym wypadku, kiedy chcecie komuś coś zanieść, tak? Bo oczywiście nie, no w sumie nawet dla siebie. Taki słoiczek starczy, on będzie tak czy owak, mam o tym wiedzę, rozkręcony na mieszadle, cały czas piję tą górę z gęstwy. Co ja teraz robię? Pozwolę temu ostygnąć, ale jako, że to jest szkło, to jest gorące. Jako, że to jest szkło, to nie będę tego wstawiał do lodówki, bo pęknie. To nie może być taka gwałtowna zmiana temperatur, więc po prostu pozwalam temu, tej wodzie w tym słoiku ostygnąć. Jeżeli ona dojdzie do 25 stopni, czyli takiej prawie temperatury pokojowej, takiej, którą lubią drożdże, zleję pół słoika, a do drugiej połowy nasypię drożdży z tej gęstwy, łyżką, dużą łyżką, nie taką od herbaty teaspoonem TSP, tylko taką normalną, dużą łyżką do obiadu, którą wcześniej wyparzę nad palnikiem gazowym na kuchence, a jeżeli nie macie kuchenki gazowej, no to po prostu procedura jest ta sama. Umyć, wyszorować, wyczyścić i wysterylizować desprayem, oxy, pirosiarczynem, czymkolwiek tam macie. Dalej gęstwa. Mamy już schłodzone do 26 stopni słoiczek z solidnego szkła. Zalany jest wodą do samego, pod samą pokrywkę, więc spuszczamy połowę. I teraz bierzemy łyżkę stołową. Sterylizujemy ją nad palnikiem gazowym. Mam nadzieję, że wszystko co złe właśnie... A, nie widzicie my. Właśnie wszystko co złe to ginie. Opalamy ją. Okej. Teraz tak dla jaj krótka sterylizacja, aż syczy. I cóż, nabieramy gęstwę do słoika z wodą i przemywamy. O, widzicie. I przemywamy ją. Czyli
Jest jeszcze trochę brudna. Znaczy jeszcze mimo wszystko jakieś zanieczyszczenia są. No ale jak te wszystkie zanieczyszczenia opadną na dół, nazywamy to pieszczotliwe trupy. Natomiast to co dobre będzie się unosić w górnej warstwie. I to właśnie to z górnej warstwy, po rozwarstwieniu się tej gęstwy, powinniśmy użyć do piwa. Jak widać, nie wleję tu wszystkiego, wcale nie muszę wlewać wszystkiego. Ok, teraz zakręcam to. Wygląda w ten sposób. I teraz co robimy? Teraz dobrze zakręcam, żeby nie poplamić kuchni. To będzie lekko zgazowało, lekko będzie nagazowane. Opuszczamy wobec tego gazu trochę. I czekamy, aż się rozwarstwi. Ok. I teraz tak, albo to odstawiamy, albo, żeby pomóc szybciej się temu rozwarstwić, wstawiamy to do lodówki. Pamiętajmy, że tu jest woda. Tak naprawdę, no skończył mi się obecnie, powinno to być, gęstwa powinna być przemyta, wstawiam do lodówki. Wodą z dodatkiem kwasu fosforowego. On jest do kupienia w sklepach piwowarskich. Dobrych sklepach piwowarskich, bo nie w każdym jest kwas fosforowy. Także jeżeli już tak profesjonalnie ma być naprawdę, no to wodę mieszamy z kwasem fosforowym. Wasze zdrowie. Tyle zostało. No ja tego nie zużyję. Chciałbym wam to podać teraz, żebyście ją zużyli, ale nie mogę. To jeszcze nie te lata, nie ta technika. Może jak Patrycja zarośnie, takie rzeczy będą możliwe. No co ja mogę powiedzieć? Wylewam resztę tego słoika. Gęstwa nie powinna być długo, znaczy bardzo długo trzymana w lodówce. Moim zdaniem prywatnym góra 2 tygodnie. I tyle. To tyle. Taki rozwarstwiony słoik tak naprawdę znowu zlewamy wodę, która się wytrąci, a resztę ja polecam rozkręcać na mieszadle magnetycznym. Są szkoły takie, że po co i w ogóle, przecież to można wlać. Nie do końca. Nie do końca. Polecam przedostatni artykuł Piotra Wypycha w Piwowarze, który sugeruje nawet rozkręcanie na mieszadle magnetycznym suchych drożdży, co ja osobiście robię. Pamiętajmy o tym, że drożdże trzeba rozmnożyć. Ja wiem, że w gęstwie są one już tam powiedzmy rozbuchane i im świeższa gęstwa, tym lepiej. Taka jednodniowa to faktycznie uważam, że również nie ma sensu stawiać tego na mieszadle, czy tam dwudniowej, ale tygodniowej. Tygodniową ja osobiście wstawiam na mieszadło. Robię z tego normalny starterek, taki lekki, ósemkę. I pozwalam drożdżom przez dobę zaszaleć. A co? Niech mają. No niech mają, chłopaki. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzielenie się gęstwą. Pamiętajmy o takich podstawowych zasadach, żeby nie skażać sobie piwa gęstwą złą. Próbujmy tą gęstwę. Właśnie zaczyna padać lekki grat ze śniegiem. Ciekawe, kwiecień. Kwiecień, plecień. Spróbujmy, zlejmy górną warstwę, wypić wytrąconą rzeczkę. Jeżeli to będzie dobre, to znaczy, że spokojnie możemy użyć tych drożdż. Jeżeli będzie niedobre, darujcie sobie to.
wylejcie do toalety, weź paluszki, weź młode paluszki. Wylejcie to do toalety bo inaczej bez sensu, no zakażecie sobie piwo. No. I tyle. To byłem ja. Mam nadzieję, że do czegoś się wam przydałem w tym odcinku o przemywaniu gęstwy. Trochę nieprofesjonalnym, pamiętajcie, profesjonalnie byłoby, gdybym użył kwasu fosforowego, a dopiero dzisiaj go odbieram, więc nie miałem. Pozdrawiam was. Do zobaczenia.